Halleluja. Wszelka chwała naszemu Panu, który żyje, króluje, który wkrótce przychodzi po swój Kościół, po swoją oblubienicę, po każdego, który szczerym sercem woła, szuka Jego Bożego oblicza, Jego przyjścia chwale. Kościół domowy żołnierz Jezusa Elbląg. Kochani, mamy już przez ostatni miesiąc tegoż roku 2023, dokładnie dziś mamy 12 listopada i wydawałoby się, że na ten czas, jak w ubiegłych latach śledząc, pogoda za oknem powinna być całkiem inna, powinna przypominać bardziej już ten czas zimowy, a tymczasem mamy za oknem jesień. Ale cóż, Bóg wie, co na dany czas jest odpowiedni dla każdego z nas na tej ziemi, w danej strefie tego naszego ziemskiego życia, aby każdy mógł się cieszyć i radować tym wszystkim, co nas otacza. Gdyż to wszystko, te drzewa, pola, lasy, łąki, rzeki, morza, oceany są stworzone przez Tego, który stworzył wszystko. Przez Boga Wszechmocnego, Wszechpotężnego. Halleluja. Zanim rozpoczniemy, chciałbym się podzielić takim fragmentem. Ostatnio bardzo moja uwaga jest przykuta do Ewangelii Jana i zawsze coś mi Bóg tam pokaże. Chciałbym przeczytać fragment z 14 rozdziału ku naszemu zbudowaniu, ku naszemu zachęceniu, zanim zaczniemy wielbić naszego Pana. Halleluja. 14 rozdział Ewangelii Jana. Mamy tutaj taki nagłówek, tytuł właściwie, Miłość objawiona. 14 rozdział Ewangelii Jana od 21 wersetu. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało? Panie, cóż się stało? Aby mógł się objawić światu. W odpowiedni dzień rzekł do niego Jezus, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a jeśli ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Kochani, Jezus ewidentnie podkreślał nam miłość objawioną wobec każdego człowieka. Miłość, która była objawiona wobec Niego samego przez Boga Ojca, Stwórcę Wszechrzeczy. Syn Boży jest najbardziej uwidocznioną w realny sposób, pokazany przykładem tej miłości objawionej dla każdego człowieka. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. W innym przykładzie jest napisane i przyjdziemy do niego i będziemy z nim wieczerzać.
Czcimy Go, wywyższy Ci, bo On jest godzien wszelkiego wywyższenia, wszelkiego uwielbienia. Nasz Pan, który jest pięknością nieustającą tego wszystkiego, co nas otacza. Tego, który siedzi na najwyższym tronie pośród 12 plemion Izraela. My, jako ludzie, pragniemy się z Nim już spotkać. Więc musimy wytrwać we wszystkim. Halleluja. Amen. Amen. Piękneś Ty, cudneś Ty, góry kraju mój, ku Tobie serce me się wie i tęsknych myśli rój. Nie ziemia jest ojczyzną mą, choć kwiatem wali naj. Tam w górze, tam gdzie gwiazdy lśnią, jest mój ojczysty kraj. W niebo mknie tęskny wzrok do rodzinnych stron. Tam tyle miłych poszło już, mnie czeka jeszcze zgon. Tu ciągły bój i znojne dni, a świat pogrążą w złe. W pielgrzymce tej za ciasno mi, w obozowisku tym. Ale już skończy się ciężkiej próby czas. Wnet się otworzy Ojca dom, Pan w niebo przyjmie nas. Nie słyszał tego żaden człowiek, nie dostrzegł tego mu. Nie w sobie przyszły wiek, co nam zgotował Bóg. Co kryje w sobie przyszły wiek, co nam zgotował Bóg. Bo to, co kryje przyszły wiek, co nam zgotował Bóg, wie On tylko najlepiej. Ale my musimy we wszystkim wytrwać, chodząc po tej ziemi i chcemy Go błogosławić i wysławiać w naszych sercach. Halleluja. Błogosławiony i wysławiany serc ludzkich zbawienie, zapachem dnia jesteś moim. Bądź dla mnie oddechem, bądź dla mnie nektarem. W kielichu prawdy, Boże mój, moje istnienie. Wyznaję Twe słowa, Ty wskazujesz mi drogę. Łaskę, miłości, dobroci, oczarowania. Bez Ciebie jak drzewo bez liści na wietrze się chwieje. W strony niepewne. Błogosławiony i wysławiany serc ludzkich zbawienie, zapachem dnia jesteś moim. Bądź dla mnie oddechem, bądź dla mnie nektarem. W kielichu prawdy, Boże mój, moje istnienie. A w ludziach prostota i dobroć, wybrańcy Twoi niosą po świecie. Ty sam rany cierpiał, Panie, więc uznaczono.
moje, odwagi mi trzeba i wsparcia Twojego. Przyjdź Duchu Święty nad imię, wiarą, nadzieją nieba. Błogosławiony i wysławiany, serc ludzkich zbawienie, zapach dnia jesteś moim. Bądź dla mnie oddechem, bądź dla mnie nektarem, w kielichu prawdy, Boże mój, moje istnienie. Błogosławiony. Halleluja, Panie nasz. Tak każdego dnia chcemy mieć tą głęboką społeczność z Tobą. Tak sam na sam, Panie. Każdego chcę dnia rozważać pragnienie tego, co masz do przekazania dla każdego z nas. I tego oczekuje nasze serce, i tego oczekują nasze myśli, by wciąż na nowo poznawać siebie, Jezu. Każdego dnia w społeczności z Tobą, sam na sam, wstępuję do rozważań, pragnieniem wysłuchania słowa Twego, Jezu. Nie oczekuję, Panie mój, nagłych we mnie zmian, pomału rodzę się Twoim słowem, a wtedy, Stwórco mój, Ty dotykasz mnie, napełniasz serce moje. Panie, Ty prowadzisz mnie, każdego ranka modlę się, źródłem moim słowo Twe, z radością wielką witam Cię. Ze snu obudziłeś mnie, sprawiedliwości Twoje chcę. Ja się rodzę chwili tej, Duchem Świętym napełniasz mnie. Bywa tak, czasami zgubię się, jesteś ze mną, prostujesz drogi moje, podnosiłem wtedy wzrok, widzę Ciebie. Słowa Twoje, Panie, uczą mnie postawy, czuję sercem. Domem moim jesteś, jestem blisko Ciebie, kocham. Panie, Ty prowadzisz mnie, każdego ranka modlę się, źródłem moim słowo Twe, z radością wielką witam Cię. Ze snu obudziłeś mnie, sprawiedliwości Twojej chcę. Ja się rodzę chwili tej, Duchem Świętym napełniasz mnie. Powstaję, jestem, rozumiem, ufam, wracam drogą prawdy. Jezu, Zbawco, Panie, Ty prowadzisz mnie, każdego ranka modlę się, źródłem moim słowo Twe, z radością wielką witam Cię. Ze snu obudziłeś mnie, sprawiedliwości Twoje chcę. Ja się rodzę chwili tej, Duchem Świętym napełniasz mnie. Powstaję, jestem, rozumiem, ufam, wracam drogą prawdy. Jezu, Zbawco.
Tylko Tyś jest naszym Zbawcą, tylko Tyś jest Bogiem żywym i prawdziwym. Halleluja. Chcemy Cię, Panie, wywyższyć i dziękować Ci za wszystko. Dziękujemy Ci, Ojcze nas, za święty, winny świętrzew Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nas, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkania w sercach naszych. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia swego, pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Przyjdź nasz Jezu, Panie, Alleluja, Amen. Halleluja, Amen. Oczekujmy Twojego przyjścia, chwale. Ty, który jesteś niezmienny w swoim działaniu, w swoich postanowieniach wobec każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Halleluja, Amen. Drodzy przyjaciele, drodzy znajomi, drodzy zebrani i ci wszyscy, którzy będą słuchali tego zwiastowania. Otóż, kochani, mamy taki czas, aby trwać w powołaniu, aby nasze trwanie było także połączone z tym wszystkim, aby zwalczać wszelkie zło, które każdego dnia próbuje nas usiedlić, próbuje po prostu zawładnąć nami samymi, aby nas odizolować od tego, który nas wyrwał z mocy ciemności. Bo on nigdy nie rezygnuje ze swoich postanowień wobec tego, co zostało mu odebrane, co zostało mu wyrwane z tego wszystkiego, co nas przytłaczało, z tego bagna grząskiego, w którym staliśmy i nie mogliśmy się ruszyć. Szatan jest o to wszystko zazdrosny, o to wszystko zabiega, aby nas z powrotem usiedlić i aby nie osiągnęli celu, który jest przed nami. Mianowicie nasz Pan Jezus Chrystus, Jego niebiańska miłość, życie w Nim, wieczne życie w Nim. A zatem temat, który dzisiaj będziemy rozważali, to trzymaj się powołania, zwalczaj wszelkie zło.
W liście drugim do Tymoteusza czytamy właściwie takie słowa w trzecim rozdziale tego listu od 10 wersetu. Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikoneum, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie i Jezusie, spotkają prześladowania. Kochani, na razie do tego miejsca. Mogłoby się wydawać, że kiedy nasze życie uległo totalnej przemianie, kiedy Jezus wkroczył w nasze życie, kiedy zawierzyliśmy Mu nasze poprzednie życie, aby je odmienił, że odtąd będzie pięknie i kolorowo i będziemy sobie po prostu siedzieli wygodnie w bujanym fotelu, popijali kawkę, jedli ciasteczko i nic już nie będziemy musieli robić w tej kwestii, aby trafić do Bożego oblicza, przed Jego Boże oblicze, do górnego kraju, do nieba i aby nasze zbawienie, które jest dane nam od Boga Ojca, od Jezusa Chrystusa, nie miało nic wpływu na nasze obecne życie, które prowadzimy. Ale tak nigdy nie jest, gdyż tu jest wyraźnie powiedziane nam, że i wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotykają prześladowania. Dlaczego tak właśnie się dzieje, że oto my, którzy postanowili iść za Bogiem, nagle otrzymujemy coś, co się zwie prześladowaniem, czy to od naszych bliskich, czy dalszych, krewnych, znajomych, przyjaciół, czy też od ludzi, którzy spotykają nas każdego dnia, mamy styczność z nimi, coś zawsze im będzie nie pasować i będą próbowali po prostu nas w tym wszystkim nas w tym wszystkich usidlać, manipulować nami, aby obrzydzić nam te chrześcijańskie życie i abyśmy my, jako ci, którzy zawierzyliśmy Bogu, bo chcemy polegać tylko na Nim, obrzydzić nam to wszystko, prześladować nas względem każdej istotnej dziedziny naszego życia. Dlaczego tak tu się dzieje? Iż Jezus powiedział, kiedy chodził po ziemi, że skoro On przechodził przez różne niewygodne sytuacje, ja teraz tutaj w tej chwili parafrazuję Słowo Boże, On przechodził przez różne sytuacje i wytrwał w tym wszystkim, gdyż polegał na tym, że Jego Ojciec w niebie będzie we wszystkim Go wspierał. Tak i my też będziemy przechodzili przez różne niewygodne rzeczy, sytuacje w naszym życiu, ale kiedy będziemy polegali na Bożej opatrzności, na Bożej pomocy ze strony Jezusa, ze strony Ducha Świętego, znacznie będzie nam to łatwiej przejść. Gdy nie będziemy używali wyłącznie naszego rozumowania, ale tego, co Bóg zechce nam udzielać pewnych wskazówek, kiedy do tego będziemy się trzymali, znacznie będzie nam lżej przechodzić przez owe sytuacje. I czytając dalej, tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając.
Tak jak powiedziałem, będą próbowali nam po prostu obrzydzić te chrześcijańskie życie, te wszystkie dobre rzeczy, aby nas po prostu zniechęcić, aby nas po prostu odizolować tego wszystkiego, co jest od Boga nam dane. Nie możemy tak łatwo się poddać, gdyż wielka nagroda nas czeka tam po drugiej stronie. Tam, kiedy staniemy przed Nim, przed Jego Bożym obliczem. Czytając dalej. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pismo Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu. Przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Oto konkretne wskazówki. Po cóż jest nam to Boże Słowo, które każdego dnia powinno nam towarzyszyć, każdego dnia powinno po prostu być na naszych ustach, aby wszystkie te niewygodne rzeczy w naszym życiu, niewygodne sytuacje, które stają się po prostu czymś, co nam po prostu utrudnia tą drogę, po której chodzimy, po której stąpamy, aby wszystko korygować za pomocą Bożego Słowa. I te wszystkie niewygodne sytuacje, one będą ustępować nam z tej drogi, po której kroczymy z Jezusem Chrystusem. I czytając już w czwartym rozdziale z tego drugiego listu do Tymoteusza, zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego Królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, w razie potrzeby, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Konkretne wskazówki, co mamy czynić, aby wszelkie zło zwalczać, aby wszystko, co występuje przeciwko nam w sprawach Bożych, zostało poprzez nas odseparowane w mocy imienia Jezus. I czytając dalej, przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Co to znaczy, będą sobie mnożyli nauczycieli? Będą po prostu słuchali różnych nauczań, które po prostu ma różny pogląd na temat Boga i tak naprawdę nie będą wiedzieli o tej jedynej podstawowej nauce, którą Jezus przekazywał, kiedy chodził po tej ziemi, a następnie Jego uczniowie kontynuowali tą jedną naukę Chrystusową, jeden przekaz Chrystusowy. Będą sobie mnożyli nauczycieli, którzy po prostu będą nauczali, będzie to się wydawało, że dobrych rzeczy, ale nie będą tych mieć nic wspólnego z tą jedną konkretną nauką Chrystusa Jezusa. Bo będzie to takie, ten ich przekaz będzie po prostu świerzbił ucho. Będzie to takie słodkie, można powiedzieć. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, siedzący chrześcijanin w fotelu, popijający sobie kawkę, jedzący ciasteczko i mówi: ja już nic nie muszę zrobić, bo oddałem swoje życie Jezusowi. Ciągła praca,
ciągły trud, który każdego dnia nam przychodzi znosić. Niewygodne siedzenie sobie w fotelu, dłubanie w nosie, popijanie kawki i jedzenie ciasteczek. Ale ciągła praca, ciągła walka, wciąż jesteśmy na poligonie, ciągle pod ostrzałem. I każdy, kto tylko wytrwa w tym wszystkim, co mamy jako zadanie, czyli po prostu świadczyć, mówić, przekazywać Jego słowo, Jego miłość wdrażać pośród tych wszystkich ludzi w tym zepsutym świecie, który dąży po prostu do samodestrukcji. Kochani, musimy kontynuować to trwanie w powołaniu, zwalczać wszelkie zło. Musimy to czynić, aby nie zostać pominiętym, kiedy to przyjdzie w swej chwale wraz z aniołami i wezwie każdego z nas osobna. I wezwie po imieniu, czy w tym owym dniu, kiedy On przyjdzie, usłyszymy nasze imię, kiedy będzie nas wzywał? Od nas samych to tylko zależy. Kiedy będziemy trwali w powołaniu i zwalczać wszelkie zło, które dosięga każdego z nas, naszych bliskich, krewnych, znajomych, przyjaciół, tych wszystkich, którzy po prostu dostrzegamy, aby im pomóc, aby im przekazać miłość Boga Ojca i społeczność w Duchu Świętym, w imieniu Jezusa Chrystusa. Aleluja. I tutaj kończąc ten fragment jest napisane: będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślnym opowiadaniom. I konkret, na samym końcu jest konkret tego wszystkiego. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Musimy czuwać we wszystkim, znosić trudy, dzieło wykonywać jako ewangeliści, jako ci, którzy mówią, świadczą, gdziekolwiek są, czy to są w domu, są teraz dostępne środki techniczne, które po prostu wciąż nas na nowo zaskakują. Jest internet, możemy świadczyć, mówić na odległość, kiedy nie mamy sposobności wyjścia z domu. Jesteś przykuty do łóżka, nie możesz po prostu, bo za nie mogłeś, bo nie możesz samodzielnie wyjść, chodzisz po kulach, trędnąć i poruszać się. Jest od tego internet w dzisiejszych czasach, telefon. Możesz świadczyć i mówić na odległość. Bóg będzie do tego się przyznawał, kiedy będzie zdrową naukę wdrażał pośród każdego człowieka, którego będzie ci kładł na serce. Halleluja. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie, trwaj w powołaniu, zwalczaj wszelkie zło. Halleluja. Kochani, niechaj to słowo będzie dla was konkretną taką po prostu zachętą, bo czasy, jakie mamy, każdy widzi i dostrzega, i cóż tu więcej powiedzieć. Jeszcze raz powtórzę: trwaj w powołaniu, zwalczaj wszelkie zło. Halleluja. Kochani, zanim będziemy dalej kontynuować, będziemy wspominać Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, te wszystkie rzeczy, które przekazał, zanim został wydany, aby mógł się poświęcić dla każdego z nas. Chciejmy uwielbić naszego Pana,
bo On zaprawdę jest godzien tego wszystkiego, by Go wielbić, by Go wywyższać jako tego, który jest ponad wszystko i we wszystkim, święty i niezmienny w swej dobroci, w swej miłości, nasz Pan Jezus Chrystus. Jemu niech będzie cześć, Jemu niech będzie wszelka chwała, wszelkie uwielbienie, wywyższenie. Halleluja. Mój Pan i mój Bóg przyszedł na ten świat, na krzyżu zapłacił za mój grzech. Cierpiał sam, opuszczony przez ludzi, z jego ran płynęła woda i krew. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Teraz i Ty porzuć swoje grzechy i pod krzyż z wiarą do Niego przyjdź. On dobrze Cię zna, wie naprawdę, kim jesteś. Zawierz Mu, On zmieni życie Twe. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Teraz już wiem, On umarł za mnie. Jego krew oczysta z grzechów mnie. Wiem, że mój Pan ma wszelką moc. I tam, gdzie On jest, będę i ja. Alleluja, alleluja. On zmartwychwstał, po prawicy Ojca jest. Nasz Pan i Bóg, nasz Pan i Bóg. On zwycięzcą, On barankiem jest. Nasz Pan i Bóg, nasz Pan i Bóg. On królem całej ziemi jest. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Alleluja, alleluja. Przyjdź, weź darmo wodę życia. Wołam przyjdź, wołam przyjdź. Weź darmo wodę życia. Halleluja, Panie, Ty wziąłeś wszystko na siebie, aby nas wyrwać z tego świata, który dąży do upadku, aby nas wyrwać z jarzma ciemności, grzechu. Wziąłeś wszelką chorobę i wszelką niemoc na swoje barki. Halleluja. Będę czytał z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, od 23 wersetu. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie, ile razy to pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Państwa ogłosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Maranata, przyjdź, Panie Jezu, oczekujemy Twego przyjścia. Chwale. Drogi Jezu, dziękuję Ci za Twoje ciało, które zostało zhańbione, które zostało pobite, którego wygląd nie przypominał ciała ludzkiego. Wziąłeś wszelką winę
na siebie. I osiągnąłeś przez to wybawienie dla nas, naszych niedoskonałości, naszych słabości. Dziękujemy Ci za Twoje umęczone i obite ciało. Halleluja. Kiedy na tym placu tłum krzyczał, aby Cię ukrzyżować, zanim to się stało, to postanowiono Cię tuż po pobiciu jeszcze Cię ubiczować, Panie nasz. Tak wiele musiałeś znieść. Kiedy Cię biczowano na tym placu, z Twoich, Panie, pleców ściekła krew na posadzkę, tworząc przeogromną kałużę. I ta Twoja święta krew, która spływała tam na wzgórzu Golgoty, na krzyżu, na którym zawisłeś w pohańbieniu, krew z Twoich rąk, z Twoich nóg, skapała w dół krzyża, wsiąkając w ziemię i krzycząc za każdym człowiekiem, za każdym istnieniem, głośniej niż krew Abla. Święta krew, która dla nas jest odkupieniem naszych win i naszych niedoskonałości. Ona nas wybawia z wszelkiego grzechu, wszelkich chorób, wszelkiej niemocy. Dziękuję Ci za każdą kroplę tej świętej Twojej krwi. Jako nasz Pan czynił, tak i my czynimy, łamiąc ten chleb, rozdając go między sobą. Następnie będziemy rozdawali wino, halleluja, symbolizujące Jego krew. Chcemy dziękować za to, co On uczynił dla każdego z nas, bo naprawdę uczynił wiele każdego dnia. Dziękuję Ci, mój tatusiu w niebie, za cudowną łaskę, za cudowną miłość, Panie, za drogą cenną, przelaną krew na górze Golgoty. Dziękuję Ci, Jezu, że jesteś ze mną, że jesteś każdego dnia, że dodajesz mi tyle siły i wytrwałości. Tobie niech będzie wszelka chwała i moc i uwielbienie. Panie, ja się stawiam za naszym zborem, za pastorem i pastora rodziną, Panie. Ja się stawiam na urzędach, daj im mądrość, żeby umieli rządzić tą Polską, Panie. Daj im mądrość i zrozumienie. Halleluja, Jezu, kocham Cię jak potrafię, całego serca. Tobie niech będzie wielka chwała, moc i uwielbienie. Halleluja, amen. Boże Ojcze, tatusiu ukochany, dziękuję Ci za Twoją cierpliwość wobec mnie, wobec moich upadków, wobec moich słabości, ułomności. Dziękuję Ci za męża, za jego cierpliwość, wsparcie, za dobroć, za moją kochaną mamusią teściową, za jej słowo. Nawet dziękuję za jej karcenie, bo ono jest potrzebne na czas obecny dla mojego dobra, chociaż teraz nie jest to przyjemne. Nie jest to miłe, ale wiem, że w swoim czasie wyda to piękny i cudowny owoc. Dziękuję Ci za WTZ saperów, za kadrę, za uczestników. Proszę, błogosław tym ludziom, błogosław kadrze,
błogosław uczestnikom i tym, którzy są teraz, i tym, którzy byli kiedyś. Dziękuję Ci za tych ludzi. Również modlę się i proszę o błogosławieństwo dla klubu sportowego IKS Atak, za kadrę tego klubu, wszystkich trenerów oraz wszystkich zawodników. Daj im zrozumieć, daj im jedno serce, jedną myśl, przemawiaj do nich, niech im się wszystkim wiedzie. Alleluja, amen. Amen. Niech przepływa strumień ducha przez wszelkie ziemskie ciało i potoki wody żywej wnet wypłyną z nas i napełni swoim duchem swój święty naród, a każdy z nas upadnie na kolana przed Panem swym. Ześlij deszcz, ześlij deszcz i wylej przebudzenie na nasz kraj. Ześlij.